Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie i dzisiaj, jak widzicie po tytule, będę testować nowy korektor od Make Up Revolution i jego pełna nazwa to Conceal and Define. Mam go tutaj w odcieniu C3. Ogólnie odcieni jest dostępnych 18 i jest to przekrój poprzez takie bardzo jasne odcienie i w sumie one dominują tę serię, ale również znajdują się tutaj kolory skierowane do kobiet koloru, czyli dla osób, które posiadają ciemniejszą karnację, także tutaj bardzo duży plus za to. Ja za ten korektor zapłaciłam 4 funty i jego pojemność to 3,4 ml. Ten kolor, który ja tutaj mam, jest to drugi w kolejności, jest jeszcze C1 i on jest już bardzo, ale to bardzo jasne. Także ja o tym korektorze usłyszałam od Ani Fokusowanej, która już na swoim kanale ma test tego korektora, także tutaj też Wam oczywiście go podlinkuję. Zanim zaczniemy, to dajcie mi znać w komentarzach, czy chcecie na przykład zobaczyć taki top 5 bardzo kryjących korektorów z różnej półki cenowej, które na przykład będą w stanie zakryć tatuaż, bo też jestem w stanie coś takiego dla Was nagrać. Także zaczynamy. Na twarzy jeszcze nie mam nałożone nic, także na szybko nałożę sobie podkład i przejdziemy do tego korektora. Teraz przejdę do samego korektora. Także aplikator wygląda o w ten sposób i jak widzicie, ten korektor jest dosyć mocno wzorowany na Tarte Shape-Tavia. Ja go nie posiadam w swojej kolekcji. Jakoś właśnie nie chcę go kupować, bo wychodzi tyle zamienników i już mam ten korektor na przykład od Colourpop, który też bardzo dobrze mi się sprawdza. Także nie chcę mi się wydawać aż tylu pieniędzy. Odnośnie tutaj aplikatora w tym korektorze, to jak widzicie, najwięcej produktu jest zgromadzone na jego czubku i tutaj reszta tego aplikatora jest dosyć w ogóle twarda, więc zobaczcie, jaki jest fajny i kremowy. Więc ten aplikator to jak dla mnie taki bajer, mogłoby go tutaj nie być połowa. I też na tym aplikatorze nie ma jakoś tak mega dużo produktu, bo to, co już nakładam sobie ku górze, to jest to jakby nowa partia tego korektora. Więc chciałam, żebyście zobaczyły z bliska, jak on wygląda, jak on się też rozprowadza. I też chciałam, abyście sobie zobaczyły, jakie ja mam na przykład tutaj fioletowe plamy, tutaj na przykład we wewnętrznym kąciku mam takie przebarwienia i chcę zobaczyć, chcę, abyście wy zobaczyły, jak on tutaj sobie z tym radzi. Jeżeli chodzi o formułę, no to ona jest dosyć mocno kremowa, według mnie lekka. No nie jest taki korektor, jakby go określić, to nie jest taki mega ciężki korektor, chociaż jak Wam za chwilkę pokażę jego swatcha na dłoni, no to on ma taką formę bardziej pasty, dlatego też dobrze przykleja się do skóry. I też, ponieważ nie używam go po raz pierwszy, on dosyć mocno zastyga, dosyć też szybko zastyga, dlatego też trzeba z nim mocno pracować. Nie mocno, szybko. I on daje również lepkie wykończenie, dlatego też trzeba będzie go utrwalić, ponieważ inaczej on wejdzie tutaj w linie mimiczne. Także tak ten korektor prezentuje się z bliska. Bardzo ładnie połączył się z podkładem i myślę, że mogę powiedzieć, że stanowią one jedność. Tutaj ja jeszcze trochę widzę, że to moje przebarwienie fioletowe, ono jeszcze tak trochę się jakby wybija, ale nie jest to zbyt mocno widoczne, także z daleka nie będzie widać, więc ja kreślę tego korektora faktycznie określiłabym jako takie średnie plus. Jak widziałyście, też zbyt mało go nie nałożyłam, ale spróbuję, bo jeszcze go nie dokładałam, więc go dołożę o w tych miejscach i zobaczę, czy krycie da się zbudować, czy też nie. Jak dla mnie tym korektorem da się zbudować krycie, jednak wtedy ta skóra tutaj może wydawać się taka bardziej przesuszona, ale nie daje on z pewnością efektu ciastka, także duży plus za to. Teraz sobie tutaj utrwalę te okolice, bo cały czas się bawię tą gąbką, aby tutaj mi ten korektor w zmarchy nie powchodził. I do utrwalenia tego korektora użyję pudru od Lovely, ponieważ ostatnio cały czas go używam i chcę zobaczyć,
czy ta sytuacja z tym, co, o czym Wam opowiadałam w poprzednim filmie, się powtórzy, czy to, nie wiem, był jakiś tygodniowy grymas. Tak prezentuje się utrwalony korektor z bliska. Teraz dokończę sobie makijaż poza kamerą i wrócę, aby Wam pokazać, jak wygląda cała twarz. Ok, jestem z powrotem. Malowałam się chyba z godzinę. Tutaj mi się jeszcze cień osypał, bo mam nowe rzeczy od Colourpop. Między innymi tę paletkę. To jest paleta, która powstała we współpracy z Carucci, czyli byłam dziewczyną Chrisa Browna, oraz All You Need Is Magic. Także tak siedziałam, się malowałam, malowałam i w ogóle nie zauważyłam, kiedy czas zleciał. Także tak prezentuje się mój cały dzisiejszy makijaż. Według mnie korektor bardzo fajnie wygląda na tle całości. Więc godzina jest 11. Not too bad. Także wrócę pewnie za 8-9 godzin i zobaczymy, jak korektor będzie wyglądał. Cześć, witam Was ponownie. Minęła właśnie godzina 19, także 8 godzin mam już ten korektor pod oczami, na twarzy i zobaczcie sobie z bliska, jak to wygląda. Jak dla mnie wygląda to całkiem dobrze. Tutaj podkład tym razem mi się trochę zjadł ze środka twarzy, trochę z okolicy ust, ale korektor jak był, tak się trzyma i jest. Także słuchajcie, zanim podsumuję ten produkt, chciałabym go jeszcze porównać do produktów, które również mocno kryjące. I tutaj chciałabym się skupić na korektorze od Colourpop, który jest na amerykańskim YouTubie nazywany odpowiednikiem Tarte Shape Tape. A teraz możecie zobaczyć, jak one wyglądają koło siebie. Także tutaj widać, że ten korektor od Make Up Revolution ma bardziej takie broskwiniowe tony, ale nie widać tego w ogóle na twarzy. I również ten korektor od Colourpop ma trochę więcej w sobie pigmentu, ale według mnie one pod oczami wyglądają dosyć podobnie i ta różnica nie jest jakoś mocno widoczna. Jeszcze bym powiedziała, że z tym korektorem od Colourpop można trochę dłużej popracować, ponieważ ten korektor od Make Up Revolution dosyć szybko zastyga. Także to miejcie na uwadze. Także podsumowując, czy podoba mi się ten korektor od Make Up Revolution? Tak, ja jestem na tak. Naprawdę, jak on pojawi się w Polsce, to warto go sobie przetestować, bo cena tutaj 4 funtów, czyli w Polsce będzie kosztował około 20 zł, nie jest zbytnio wygórowana, a produkt naprawdę jak dla mnie jest z tej wyższej półki, tak samo jak na przykład korektor od Colourpop. Są takie subtelne różnice pomiędzy nimi, także myślę, że z Shape Tape również jakieś różnice by się pojawiły. Dla tych z Was, które są zainteresowane składem, to oczywiście zostawię go na dole w opisie, ale na pierwszym miejscu w składzie on ma wodę, a później jest tam dimetikon i inne jego pochodne, także to się przekłada na to, że jego się lepiej rozprowadza. Bardzo fajny korektor, fajna pigmentacja, dobrze się z nim pracuje, chociaż trzeba to robić tak trochę szybko, więc najlepiej zrobić jedno oko, później go dokończyć tak jakby pudrem, później drugie oko, jeżeli na przykład boicie się, że on zastygnie i na przykład już nic nie można będzie z nim zrobić. Jego formuła, ona jest kremowa, na przykład jeszcze go porównywałam do korektora od Kat Von D. To Kat Von D to jest taka ciągnąca się pasta, prawie takie ciało stałe, a tutaj fajnie się wszystko rozprowadza. Tutaj mam na myśli oczywiście ten korektor od Make Up Revolution. Trwałość, jak widzicie, według mnie naprawdę bardzo dobry produkt. Napiszcie mi na dole w komentarzu, czy skusicie się na ten produkt i widzimy się następnym razem. Trzymajcie się, hej!